Witajcie w pierwszym w tym roku odcinku Kujawsko-Pomorskich Tras Rowerowych. Z Bydgoszczy do Chojnic prowadzi niebieski szlak, nazywany niekiedy Szlakiem Brdy. W tamtym roku przejechałem jego dłuższy odcinek z Tucholi do Chojnic. Tym razem znowu wyruszę z Tucholi, ale pojadę w drugą stronę, do Bydgoszczy. Na przykład do parku w Myślęcinku mam stąd 60 parę kilometrów. Nazywam się Filip Piotruszewski i ruszamy! Dawniej Tuchola była miastem krzyżackim. To tutaj wykuto dwa nagie miecze, które Jagiełło otrzymał od krzyżaków przed bitwą pod Grunwaldem. Podobno należały do Kontura, mieszkającego niegdyś w zamku, który stał w tym miejscu. Słynne dwa nagie miecze rozsławił Henryk Sienkiewicz, ale Tucholi próżno szukać na kartach jego powieści. W krzyżakach pojawia się postać Henryka, okrutnego Kontura Człuchowskiego. Prawdopodobnie nasz noblista, tworząc literacką fikcję, połączył ze sobą dwie historyczne postaci. Kontur z Tucholi miał na imię Henryk, Henryk von Schliebon. W 1410 roku komturem w Czuchowie był Gamrat von Pinzenau. Panowie mieli na koncie wiele wspólnych, niechlubnych przedsięwzięć, m.in. razem spalili Sępólno Krajeńskie i Bydgoszcz. O tym, że te miecze pochodziły jednak z Tucholi, wiadomo z kroniki urodzonego w 1415 roku Jana Długosza. Kronikarz z racji swojej metryki miał jeszcze szansę dotrzeć do świadków tamtych wydarzeń. Pisał o dumnym konturze tucholskim Henryku, który kazał nosić przed sobą dwa obnażone miecze. Czas jednak kończyć te historyczne wycieczki po Tucholi i zająć się naszą rowerową, niebieskim szlakiem Brdy. Zgodnie z przebiegiem trasy wyznaczonym na wirtualnych szlakach, z ulicy Bydgoskiej powinniśmy skręcić w lewo, w Leśną. Zgodnie z jej nazwą za chwilę zacznie się kilkukilometrowy odcinek drogi przez las. Drogą gruntową dojedziemy aż do miejscowości Świt. Oznakowanie sugeruje, że przebieg szlaku został nieco zmodyfikowany. Zgodnie z nim powinienem jechać Bydgoską dalej prosto. Ale wiem, że jeżeli skręcimy w Leśną, dotrzemy do celu. Miał być szlak rzeki Brdy i w końcu jest ta nasza Brda. Na niewielu odcinkach będziemy tak blisko rzeki jak tutaj. Świt to dobre miejsce na postój. Są tutaj ławki i mapy pokazujące okolice. Tuż za Świtem znajduje się skrzyżowanie z figurką świętego Huberta, czyli patrona myśliwych. Jedziemy dalej tą drogą po lewej stronie figurki, aż do miejscowości Szumiąca. W Szumiącej skręcę w prawo na ścieżkę rowerową, a niedługo później znowu w prawo, tuż za barem Ewa. W tych miejscach szlak jest wyraźnie oznakowany, także nikt nie powinien tutaj zabłądzić. Dojechałem do Wysławka. To popularny cel pielgrzymek. Na początku XVII wieku przybyły tutaj z Chełmna benedyktynki, uciekające przed epidemią. Po okresie zarazy siostry wróciły do Chełmna. Ale niedługo później część z nich ponownie przyjechała do Wysławka. Siostry założyły tutaj filię klasztoru, pełniącą funkcję sanatorium. Historia tego miejsca jest bardzo interesująca, ale też długa i zawiła, także żeby nie pobłądzić w historycznych niuansach, wsiadam na rower i jadę dalej. Za Bysławkiem przejechałem przez Bruchniewo, Klonowo i Koźliny. A teraz zboczę z trasy na chwilę w prawo, żeby odwiedzić Chlebową Wioskę, czyli Janią Górę. Chlebowa Wioska słynie z warsztatów pieczenia chleba organizowanych przez lokalne gospodynie.
Dzisiaj trafiłem właśnie na takie warsztaty. Jania Góra leży mniej więcej w połowie trasy, także to idealne miejsce na dłuższy przystanek. Chleb piecze się około 40 minut. Z przyjemnością poczekam i zjem tutaj drugie śniadanie. Tym bardziej, że będzie to chleb z prawdziwego chlebowego pieca. Jak zapanować nad temperaturą w takim wielkim, tradycyjnym piecu? No na początku wiadomo było trudno, ale panie z biegiem czasu, z biegiem pieczenia taką metodę wypracowały. Najważniejsze jest ułożenie ilość szczapek drzewa w takim piecu, a potem jak już się rozpali, to regulowanie temperatury z tyłu szybrem w piecu. Czyli jak jest za ciepło, trzeba szyber troszeczkę otworzyć, jak temperatura ma być do 250 stopni, to go troszeczkę przymknąć. Ale to wypracowaliście, czy ci najstarsi mieszkańcy wsi musieli trochę podpowiedzieć? To znaczy, mieszkańcy wsi pewnie podpowiadali też, ale no z biegiem czasu po prostu zostało to wypracowane, bo no próbowaliśmy różnych metod i termometrem i no wiadomo, pierwsze chleby albo były spalone, albo niedopieczone, ale po tylu latach już mamy metodę wypracowaną. To jaka jest reguła? Ile tych szczapek? Trzeba włożyć odpowiednią ilość szczapek. Czyli nie zdradzi pani ile? To znaczy, mogę zdradzić, ale to też jest uzależnione od pogody. Jeżeli jest na dworzu zimniej i wiatr wieje, trzeba więcej włożyć. Jeżeli tak jak dzisiaj słoneczna pogoda, to po prostu mniej tych szczapek. Panie już tutaj po prostu od chleba wiedzą. No, zdajemy się na was. Zdajemy się, tak. Czas już pożegnać chlebową wioskę. Przede mną miejscowość Małe Łąkie. Stamtąd do Serocka prowadzi nowa ścieżka rowerowa, przy której jeszcze nie ma żadnych oznaczeń szlaku. Później w Serocku będę jechać ulicą Wyzwolenia, aż do Nowego Jasieńca. Nowy Jasieniec to miejscowość z niezwykle malowniczą zabudową, ale prawdziwą perełką jest Krzyżacki Zamek, który w tej chwili jest w renowacji. Dojechałem do Koronowa. Co prawda ominę pole, na którym Polacy i Litwini stoczyli słynną bitwę z Krzyżakami, ale i tak warto zjechać ze szlaków, żeby zobaczyć kilka lokalnych atrakcji. Najważniejszym zabytkiem Koronowa jest oczywiście Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z przełomu XIII i XIV wieku, która dawniej była częścią opactwa cysterców. Na szczycie wieży, oprócz krzyża, można dostrzec koronę. Nazwa miasta wzięła się właśnie od Korony Marii. Przed czasami cysterców znajdowała się tutaj wieś Śmiewce. Warto zajrzeć do środka, bo kościół ma piękne barokowe wnętrze, a jego ołtarz zdobi obraz autorstwa Bartłomieja Strobla. Był kościół, to teraz dla równowagi odwiedzam miejsce diabelskie. Przynajmniej z nazwy. Chodzi oczywiście o diabelski młyn. Dawniej jego właścicielem był Niemiec o nazwisku Teufel. Teufel, czyli diabeł. Młyn działał od połowy XIX do lat 70. XX wieku. Kilka lat temu został pieczołowicie odrestaurowany, a koło młyńskie znowu poszło w ruch. Tuż przy młynie powstała restauracja serwująca pełne kulinarnej fantazji dania sezonowe. Życzę smacznego. Dziękuję. Bydgoszczanom Koronowo kojarzy się głównie z jednym. Trudno sobie wyobrazić okolice bez Zalewu Koronowskiego, a istnieje on stosunkowo krótko, bo tylko od jakichś 60 lat.
Chociaż inwestycje planowano już w okresie międzywojennym, to jednak trzeba było na nią trochę poczekać. Dopiero w 1961 roku zakończono budowę zapory, która spiętrzyła wody rzeki Brdy. Dzięki temu może działać hydroelektrownia. Pod wodą znalazła się wieś Olszewka. Podobno nurkowie jeszcze dzisiaj mogą oglądać zatopione ruiny budynków i kikuty drzew. Jeżeli ktoś chciałby obejść na piechotę albo objechać rowerem cały zalew, to uprzedzam, że linia brzegowa ma tylko 102 km. Najedzony i wypoczęty wróciłem na mój niebieski szlak. Gdybym chciał pojechać do Bydgoszczy inną drogą, ścieżką rowerową, mógłbym przejechać przez most dawnej kolejki wąskotorowej. Ale tym razem niestety nie jest mi po drodze. Z szosy Kotomierskiej skręcam w lewo w ulicę Letniskową. Po jakimś czasie skończy się asfalt, a zacznie się droga gruntowa. Tędy dojadę do Bożenkowa, a później dalej aż do Bydgoszczy. Następny przystanek zrobię sobie dopiero na dzikiej plaży przy malowniczym zakolu Brdy. W końcu, jak na szlak Brdy, to tej Brdy wcale nie było tak wiele w tym odcinku. Jestem już w administracyjnych granicach Bydgoszczy. Za chwilę dojadę stąd na osiedle Smukała, a stamtąd do centrum miasta. Mimo że niebieski szlak kończy się przy stacji Bydgoszcz Leśna, gdzie powinienem jechać przez Myślęcinek. Mój rower ma już dobrych kilka lat, ale ciągle jeszcze nie jest oznakowany. Niedługo będzie okazja, żeby w końcu się tym zająć. Piątek 20 i w sobotę 21 maja w centrum handlowym Rondo odbędzie się specjalna akcja dla fanów dwóch półek. W te weekendowe dni w Rondzie będzie można oznakować swój rower i skorzystać z bezpłatnego serwisu. Dla osób, które lubią jeździć dłuższe trasy, ale niekoniecznie mają smykałkę do majsterkowania, to wymarzona opcja. O rower warto dbać, choćby dlatego, że już niedługo kolejna wymagająca wyprawa, czyli pętla po Pałukach. Dokładny przebieg dzisiejszej trasy znajdziecie w linku do Google Maps, który jest zamieszczony w artykule przy filmie. Do zobaczenia!